Siemaneczko, z tej strony Mandy, a dzisiaj mamy odcinek z Mad City z nowego update'u. Dzisiaj zobaczymy sobie całą tą piramidkę, co została dodana i wszystkie nowości, które zostały dodane. A wy, drodzy widzowie, jeszcze zanim zaczniemy właśnie ten odcinek z tą całą piramidką, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, bo to jest bardzo ważne, że zostawili subskrypcję, zostawili lajkacza, dzwoneczka. Co jeszcze moglibyście zostawić? Moglibyście napisać komentarz. Możecie napisać komentarz, czy udało wam się okraść piramidę. Napiszcie, czy udało wam się okraść piramidę, bo ja bym chciał bardzo wiedzieć, czy wam się to udało. A ja teraz wam pokażę coś bardzo ciekawego. Możecie zobaczyć, patrzcie, spawn. Teams. Prisoner. Halo, chciałbym być prisonerem. Musiałem chyba zmienić na policjantów, albo... wiem, co zrobię. I teraz zobaczycie coś bardzo ciekawego. To będę miał na sobie, mam skrzydełka. O, to chciałem wam pokazać. Więc dobra, jeszcze raz pamiętajcie o subskrypcji i lajkaczu. A ja wam teraz pokażę, lecimy obrałować tą całą piramidkę. Ale otwórz się. O, otworzyło się. Więc szybko uciekamy i pokażę wam całą piramidę. Co tam zostało dodane, jak to tam zostało dodane. Lecimy. Musimy wziąć to. Lockpick. O, zobaczcie, od razu. Od razu tym wyjściem możemy uciec. Szybciutko, co tam, że... już mnie ścigają, nikt mnie tak nie złapie, bo nikogo na serwerze nie ma, jestem tylko ja. A jeżeli wy także chcielibyście się znaleźć na tym serwerze, gdzie teraz ja jestem, to musicie zostawić na dole takie coś guzik jak wspieraj. Jak naciśniecie ten wspieraj, zakupicie go, wtedy możecie wejść też do mnie na serwerek w czasie, kiedy nagrywam, kiedy gram, kiedy się bawię. Muszę kamerkę chyba ustawić. O, chyba będzie teraz idealnie. Dobra, bierzemy teraz, spawnujemy sobie nasz Spanshee i lecimy na tą piramidkę. Mam nadzieję, że mi się uda. Nie będę musiał robić cięcia, że za pierwszym razem uda mi się to przejść. Minus taki: nie można latać w piramidzie. Jak jesteście, macie mod bohatera, nie możecie latać. Jak macie jetpacka, także nie możecie latać w piramidzie. Więc no, tu jest minus. Więc no, musicie strasznie uważać. Ale my lecimy do tej piramidki, która jest mega trudna, i pokażę wam, jak ją od razu przejść. Macie piramidkę, wchodzimy do piramidy. Okej, okay, mamy pierwsze przejście, no to wiadomo, to jest łatwe. Pierwsze to jest obbi. Skaczecie. Nie jest jakieś mega trudne, dajecie radę. Idziecie tak, tutaj są płytki naciskowe, których nie możecie nacisnąć, bo zginiecie, dobra. Kolejnym sposobem są huśtające się kule. Jest, udało się. I dobra, udało się. I kolejne, ostatnie... wow, 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 się spaliły. Ojejku, jak ja czarny jestem. Jaki czarny się zrobiłem. Dobra. Nie leczy się. Nie leczy się, dobra. Już zostanę czarny na zawsze. Możesz... wow, nie mogę mieć skrzydełek tutaj. Te skrzydełka też obrywają. O nie. Nie mogę mieć skrzydełek, czyli... minus tego, nie wolno mieć skrzydełek. Pamiętajcie, nie korzystajcie dobroci, jak jest to skrzydełka. Więc no, ja się szybko resetnę. Nie wolno mieć skrzydełek, bo one także obrywają jako wasza postać. I wtedy jest ten cały minus, że no obrywacie. Więc teraz musimy szybko lecieć. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę zrobić to, co trzeba zrobić. Spawnujemy, nie fantoma, Banshee. Dobra. Uda się, zdążymy. Mam nadzieję, że zdążę. Jak nie, to zrobię cięcie i zobaczymy się ten dalej. I pamiętajcie, nie używajcie skrzydełek, gdy wchodzicie tam, tych szerokich rzeczy, ponieważ ogień... wystarczy, że dotknie skrzydełek, końcówek skrzydełek, końcówek jakiegoś waszego itemu i umieracie. Więc jeżeli ktoś ma pełno, ogromne, widziałem nieraz, ogromne skrzydła, no to lepiej to jak najszybciej zdejmijcie. Piramida jest w miarę długo, więc powinniśmy jeszcze zdążyć na ludzie wejść. O tak, dobra. Może się uda jeszcze obrabować, zobaczymy. Powinno się udać. Nie! Nie udało się, dobra. Ja prawdopodobnie zrobię cięcie, bo to się już nie uda. Zobaczymy. Zobaczymy, ile czasu, czy jak umrzecie, ile czas razem, jak umrzecie, możecie to zrobić? Nie, może się uda jeszcze zrobić raz, zobaczymy. Jak nie, to robię cięcie i...
Jak nie, to robię cięcie. Jak tylko zobaczę, że już się skończyło, robię cięcie od razu, więc będziecie widzieli, że jest ciąco. I będziecie mogli zobaczyć kolejny raz, jak sobie daję radę z tym już. Już bez tego drugiego czekania. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Gdzie to jest? Tutaj. Na luzie, zobaczcie, jak długo ta piramidka jest. Może jeszcze na luzie dolecimy i to zrobimy. Jakbyśmy to zrobili. Czyli możecie dwa razy nawet umrzeć i dolecieć. To już będziecie wiedzieli. Dobra, ale teraz nie mogę umrzeć. Mam nadzieję, że mi pod koniec nie wywali. Dobra. Da, szybciocha. Dobra. Dobra, robię cięcie, bo nie spodziewałem się tego zupełnie. Tego ognia to ja zupełnie nie lubię przechodzić. Zrobię małe cięcie i widzimy się za chwilę. Okej, okay, cięcie. Okej, okay, już jesteśmy w piramidce. Dobra, i teraz mi się na pewno uda. Okej, dobra, udało się. Tu udało się. Przejście. Szybko, dobra. Szybko. Szybko. Dobra. Dobra. Wow. Dobra. Uważaj na te kulki. Dobra, w prawo, lewo, prawo. Patrzę, nie ma kulki. Szybciutko, bo kulki nie ma. I teraz będzie. Nie ma kulki. O, żeż, uważajcie na tą kulkę. Tu, dobra. Nie, kulka. Udało się. Dobra, udało się. Jesteśmy w skarbcu. Udało się do skarbca. Ile możemy tu zebrać? Właśnie teraz wam pokażę, ile można tu zebrać. Żeby zbierać chyba... Nie, musicie już być w skarbcu. Jesteście w skarbcu, możecie zbierać. Macie tu wszyściutko. Zobaczcie. 7500. Nie mam VIP-a, to zbieranie więcej. Gdy macie to zbieranie więcej, możecie zebrać tutaj 10 tysięcy. Bez tego macie tylko... No, 7,5. Macie takie skrzyneczki. Chyba nic wam nie daje na tych rozwalenie, więc... Nic tu nie będziecie mogli wziąć, tu filarki i takie, tu... Został nam jeszcze obelisk, zobaczcie. Kura, normalnie tylko... Możecie wziąć obelisk kury. Tylko nie polecam go brać, bo zobaczcie, teraz wam pokażę, co się stanie, gdy go weźmiecie. Ale tak go zupełnie nie polecam brać. Ale zobaczymy, co się stanie, go strzelę. Nie, nic się nie dzieje. Ale ogólnie tak, nie zależy mi na tych 7500. Dla was wezmę ten obelisk, zobaczycie, co się stanie, gdy spróbuję wziąć ten obelisk. A tak, gdy weźmiecie sobie kasę, no musicie uciec tą samą drogą, co przyszliście. Nie ma łatwizny. Chcecie 7500, trzeba ciężko wejść i ciężko wyjść. Nie widzę tutaj żadnego innego wyjścia, co? Nie, nie ma. Czyli tak jak przyszliście, tak musicie też wyjść. No niestety trudne. No wyjścia wam nie będę pokazywał. Pokażę wam, co się stanie, gdy weźmiemy sobie ten obelisk. Więc bierzemy sobie go, co? I... I jeżeli go sobie chcecie wziąć, dostajecie obrażeniami, umieracie i... Po 7500 już nie zdobędziecie. Już 7500 nie zdobędziecie i zostajecie... Goli weseli. Goli weseli, o. I to już jest też tutaj, patrzcie. Ta rakietka też już zapomnieliśmy, macie poprzednie odcinki, możecie zobaczyć w ogóle jak to rakietko, więc to tyle będzie mój. O, a kto dotarł do tego momentu, to wam coś pokażę. To można pisać piesek, bo piesek mi wszedł do pokoju. Myślałem, że pokażę wam mojego pieska, ale może nie w tym odcinku. Jeżeli chcecie zobaczyć mojego pieska, to łapeczka w górę i piszecie w komentarzu piesek. To wam w kolejnym odcineczku pokażę mojego pieska, jak chcecie. O. O. Nawet słyszeliście mojego pieska, który otworzył mi drzwi. Teraz go poszliście słuchać. Nie chcę się pokazać. To jeżeli ktoś wie, ten dotarł do tego momentu, to będzie wiedział, że chciałem pokazać psa. Dobra, jeszcze raz zobaczymy sobie barsiaka. I piramida jest już... A nie, piramidę można dalej okraść. Zobaczcie, piramidę można dalej okraść. Możecie iść do piramidki i dalej ją spróbować okraść. Więc jeżeli ktoś nie zrobił tego, to można dalej sobie okraść. No mój pies mnie denerwuje. No nie, no nie może być cicho. Będzie słychać, na nagraniu będzie słychać, więc to trudno. Nie zrobię. Ale jak zostawicie lajka, to pewnie go kiedyś pokażę, więc jak chcecie zobaczyć, to lajka. Na live'ach nieraz pokazuję, więc możecie też na live wbijać.
Można dalej obrabować, więc jeżeli ktoś co będzie chciał radzić, to obrabujemy to dalej. O nie, o, jak mi się zamknęło? No jeżeli jest zamknięte, to jest o tak to wygląda. O, i zamknęło mi się przed twarzą. Smuteczek. Smuteczek, bo mamy to prawie otwarte. Więc drodzy widzowie, jeżeli chcecie więcej... Tur wodę się zrobiło. Jeżeli chcecie więcej odcinku z Matt City, więcej ciekawostek, więcej fajnych tutaj update'ów, tu takiej informacji, jak to robiłem jailbreakiem, teraz Matt City też będę robił, może jak chcecie. Pamiętajcie o zrobieniu subskrypcji, lajka, czas, wodeczka. Mamy już czerwony ekran, dzieje się naprawdę, siebno jest już. Więc ja naprawdę dziękuję za oglądanie. Co my tu jeszcze mamy? Nic tu chyba już ciekawego nie mamy, co? Ja wsiadam do swojego Banshee i odlatuję. A wy możecie zostawić subka. Na razie. Trzymajcie się. Jonko dla was.